ta decyzja, proszę państwa. Otoczenia, w którym funkcjonujemy, no przynajmniej o jakiś czas zostanie. Dzisiaj piątek, lubię piątki, Wochenende. Dzisiaj piątek, lubię piątki, Wochenende. Dzisiaj piątek, lubię piątki, Wochenende. Radio Koncita, to chyba Radio Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Troszeczkę akordonu. Kiedyś miałam ulicego kozaka, to mi przygrywał do pieśni Królestwa na akordonie. To państwo macie w internecie. Więcej o ratingu i sytuacji gospodarczej Polski przeczytają państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przekaż mi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwica, przedmikrofon ojciec stary, już witam państwa, zapraszam na aktualności dnia. Dla wygodnych, niegdyś polityk konserwatywny startował tu jako kandydat niezależny z cichym poparciem prawicy. Akcentował swój sprzeciw wobec rozbudowy pobliskiego lotniska Heathrow, ale liberalni demokraci postawili na Europę. Ludzie naszego okręgu stworzyli sejsmiczny szok dla konserwatywnego rządu. Nasza wiadomość jest jasna, nie chcemy czwartego Brexitu, nie chcemy opuszczać wspólnego rynku, nie pozwolimy na zwycięstwo strachu i podziału. Konserwatyści ciągle mają w parlamencie przewagę, rząd powtarza, Brexit nadal pozostaje celem, a zdaniem wielu jeszcze niewielkiego powrotu euroentuzjastycznych liberałów jest na wyrost. Jeżeli jest jakaś zmiana, to strata głosów lewicy na rzecz partii niezależności na północy Anglii, a nie odmowa liberalnych demokratów. Mówi w BBC konserwatysta Jacob Rees-Mocz dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Niemiecki parlament ograniczył zasiłki socjalne dla niepracujących obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Bundestag przyjął ustawę w tej sprawie przygotowaną przez Ministerstwo Pracy. Z Berlina Wojciech Szymański. Nowe przepisy przewidują, że mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Niemiec, ale nie podejmą pracy, nie będą mieli prawa do świadczeń socjalnych. Nabędą je najwcześniej po 5 latach pobytu. Ma to zniechęcić imigrantów, głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, do przyjeżdżania do Niemiec wyłącznie po zasiłki. Ustawa to reakcja na wyrok jednego z niemieckich sądów, który orzekł, że bezrobotni obywatele innych krajów Unii powinni dostawać pomoc zapewniającą im godne życie. Niemieckie samorządy alarmowały, że wyrok ten może doprowadzić do fali wyłudzeń świadczeń socjalnych. Niemieckie Ministerstwo Pracy zapewnia, że większość unijnych obcokrajowców, którzy obecnie pobierają świadczenia w Niemczech, zachowa to prawo. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Na światowych rynkach trwa szybki wzrost cen ropy. Cena baryłki poszła w górę kilkanaście procent w ciągu 2 dni. Ostatnio za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono ponad $53. Przyczyną wzrostu cen jest decyzja kartelu OPEC, który przedwczoraj zdecydował o ograniczeniu wydobycia ropy. To pierwsza taka decyzja od 8 lat. Mniejsze wydobycie to zredukowana podaż surowca na rynku, a to zwykle prowadzi do wzrostu cen. Analityk Nizwin Mahesh z banku Barclays mówi jednak BBC, że nie jest pewne, czy te wyższe ceny utrzymają się. Na razie na rynkach jest entuzjazm, ale powinniśmy poczekać na konkretne dane i zobaczyć, co te kraje tak naprawdę zrobią. Inni eksperci przypominają, że w przeszłości członkowie OPEC nie dotrzymywali ustalonych zobowiązań. Nie wykluczono także, że dnia w Radiu Maryja już jutro, proszę państwa, 25-lecie powstania Radia Maryja. Może nieco do dnia, ale co do obchodów, jutro srebrny jubileusz rozpoczęcia posługi przez Radio Maryja, ale także przez rodzinę Radia Maryja w Polsce i poza granicami. Jest z nami ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszeciewica. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich współtworzących to radio. Księże arcybiskupie, jutro 25 lat obchodzimy. Przybywają już pielgrzymi. Kiedy przyjechałem do radia, widziałem już autokary. Są obok radia podstawione pielgrzymi w naszej kaplicy. Także modlili się
No i chcielibyśmy usłyszeć takie słowo księdza arcybiskupa jako słuchacza radia, jako współtworzący radio, jako tego, który odpowiada za środki społecznego przekazu, za ten przekaz katolicki w katolickich mediach. Rola, znaczenie Radia Maryja. Jak ksiądz arcybiskup postrzega? Gdybym miał to ująć w jednym zdaniu, to pozwólcie, że wypożyczę sobie tak zwaną triadę bawierską z czerwca 1987 roku, kiedy Jan Paweł II we Wrocławiu powiedział nam o takich trzech wymiarach, mianowicie prawda, zaufanie i wspólnota. I te słowa dzisiaj adresuję do wszystkich, którzy są u początków tej opatrznościowej drogi Radia Maryja, która przekazuje prawdę i to nie w kategoriach jakichś informacji pozbieranych przypadkowo, informacji, które mogą zakłamywać, ale prawdy, która jest związana również z natchnieniem Bożym i to jest przede wszystkim nasze źródło, a później z kolei budowanie zaufania wzajemnego, czyli że jest tutaj prawdomówność, która wyznacza drogi do spotkania z drugim człowiekiem czy z grupą ludzi i dopiero budowanie wspólnoty międzyludzkiej. I Ojciec Święty nam powiedział, że to trzeba krok za krokiem odzyskiwać, krok za krokiem odbudowywać, bo zbyt wiele zrobiono w ostatnich latach czy dziesiątkach lat, żeby tej wspólnoty prawdziwej nie było. A właśnie Radio Maryja od 25 lat buduje wspólnotę nie tylko ogólnoludzką, ale ogólnokościelną i tutaj służy również Kościołowi i narodowi ojczyźnie. I każdemu człowiekowi, który jest otwarty na tę prawdę, której przekaz słyszy. Tak się zastanawiam, ksiądz arcybiskup też słucha Radia Maryja, jest przyjacielem naszym, tak muszę też powiedzieć, a proszę powiedzieć, jakich programów ksiądz arcybiskup najczęściej słucha na naszej antenie? No przyznam się, że od samego początku ja jestem tym, który, tak jak to ojciec tutaj troszeczkę jeszcze skrótowo to pytanie zadał, że nie tylko słucham, ale się modlę razem z wami. I to jest rzecz, która jest, bym powiedział, bardzo cenna i za to dziękujemy, że tutaj budując takie czy inne informacje, przekazując prawdę, dialogi, rozmowy, te autentyczne, które są ze słuchaczami, bo wiemy, że nieraz są takie czy inne telefony, które były prowokacyjnymi, ale które później tworzą i zapraszają do modlitwy, a modlitwa jest już znowu kolejnym darem po obydwu stronach, bo rozumiemy, że modlitwa to nie jest tylko wysiłek ludzki, kiedy pomagamy sobie nawzajem poprzez refleksję, ale również to jest i dar idący od Boga w tym spotkaniu, które Pan Bóg przygotowuje i to uzgadnianie ludzkiego serca z tym, co jest w woli Bożej. To tak jak teraz przeżywamy Adwent, to jest to na wzór Maryi wsłuchiwanie się najpierw w Słowo Boże, nieraz zaskakiwanie aktualnością tego objawienia, które Pan Bóg nam przekazuje, a dopiero później realizacja, wcale nieraz niełatwa tej drogi, którą na tej modlitwie usłyszymy. I to jest, powiem, ten cenny dar, który od początku razem z wami otrzymuję i tą drogą przemierzam. Oczywiście są to eucharystie, które nieraz wspólnie przeżywamy. Są to również modlitwy różańcowe, gorąca do Bożego Miłosierdzia. Ale przyznam się, że też wsłuchuję się w to, co tak jak teraz chociażby jest tematem dnia, czyli aktualności, które pozwalają nam być obecnym w tym, co się aktualnie dzieje. Na przykład weźmy pod uwagę chociażby tą tragedię, która teraz była na właśnie w kopalni Rudna. I wtedy od razu włączamy to w modlitwę intencji i zarówno tych, którzy ponieśli tę ofiarę z życia, jak i ofiarę rodzin. Z kolei rzeczą dla mnie, powiem, tajemnicą łaski, pewnym misterium, jest złączenie się razem ze wszystkimi na apelu jasnogórskim. To jest, ojcze, dar, który jest nieoceniony i to nie tylko właśnie dla mnie dzisiaj jako biskupa tego miejsca, ale również dla wszystkich, którzy się łączymy w tej godzinie jedności narodowej poprzez wpatrywanie się i wsłuchiwanie się w głos Jasnej Góry i to światło, które niech tak jak to Jan Paweł II mówi, nam nigdy nie zagaśnie.
My zawsze też wypatrujemy, tak powiem, i słuchacze na różnych transmisjach podchodzą do nas, księża arcybiskupie, i mówią: ksiądz arcybiskup Wacław Depol jest tak często obecny na apelu i cieszą się z tego, że pasterz diecezji na terenie której jest Jasna Góra, bardzo często w tej kaplicy u Matki Bożej po prostu spędza czas. Bardzo dziękuję, tylko ojcze, tutaj od razu pozwólcie mi, że się usprawiedliwię, że nie będę jutro mógł być wprost obecny razem z wami na jubileuszu, no bo mam takie, można powiedzieć, zalecenie troszeczkę zdrowotne i dlatego już prosiłem ojca dyrektora, żeby mnie usprawiedliwił, bo będę razem z wami duchowo, będę się łączył, będę błogosławił jak zawsze, ale w tym akurat dniu nie będę mógł być wprost fizycznie obecny. Ale dziękuję za to obdarowanie, które dzięki i radiu, i dzięki telewizji trwam. Naprawdę dociera do zakątków świata, bo gdziekolwiek, nawet jeśli pojadę z misją zagraniczną posługi, to wtedy ludzie rzeczywiście podchodzą i dziękują za tę jedność, która dokonuje się na tej modlitwie. Księże arcybiskupie, z tego małego domku, który tutaj powstał, który tutaj został ofiarowany redemptorystom, to był mały domek jednorodzinny jeszcze z wekami gdzieś tam w piwnicach zapajęczonymi. Rozrosło się Radio Maryja z dwóch stacji, tylko z Bydgoszczy i Torunia na całą Polskę, później na świat. Powstała telewizja Trwam, powstał nasz dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, fundacje wydawnicze. Jest teraz możliwość 1% także przekazywania. Powstało sanktuarium świętego Jana Pawła II i wiele, wiele innych dzieł, choćby premiera ostatniego filmu o błogosławionej Karolinie Kuskównie, także tak, Zerwany Kłos. Więc jak ksiądz arcybiskup postrzega takie też Boże prowadzenie, bo z takiego, no właśnie, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, z takiego małego ziarenka dwóch stacji w Bydgoszczy i w Toruniu, powstało tak potężne drzewo. Tak jak husarz prawił, takie Boże prowadzenie. W jednym pojęciu, którego w sposób szczególny nauczyliśmy się, czy uczymy się, może tak trzeba to powiedzieć, od świętego Jana Pawła II, to jest zawierzenie. Od tego jego momentu modlitwy na placu wtedy zwycięstwa, niech wstąpi duch Twój i odnowi odnicze ziemi, a jednocześnie wcześniejsze odwoływanie się do tajemnicy obecności Chrystusa w dziejach naszego narodu, że to jest Chrystus jest kluczem, który daje nam zrozumienie, które nam otwiera bramy. To zawierzenie, które później przez ten cały pontyfikat Jana Pawła II było dla nas takim dobitnym przykładem przez Maryję, kiedy on naprawdę powierzał siebie Bogu. Jako cały Twój, Maryjo, jestem w Twoich rękach, Ty mną dysponujesz, Ty prowadź te dzieła. To tutaj powiem wprost, ojciec Tadeusz, który uchwycił się tego nurtu Ducha Świętego, który zainspirował Jan Paweł II dla nas, to kolejne dzieła, które tutaj zostały wymienione, one są naprawdę w tym duchu szczególnego zawierzenia. A zawierzenie, tak jak nas uczył papież, to jest osobista nasza odpowiedź na miłość Boga, która nam się objawia. I to jest z kolei nowe pragnienie, które musimy w sobie stale wzbudzać, bo ktoś powie, mamy już 1050-lecie chrztu, mamy akt uznania Chrystusa w naszych sercach, w naszym narodzie, jako króla naszego i Pana i Zbawcę, mamy kolejne pielgrzymki papieskie, ale to jest ciągle początek naszego ufnego oddania się Panu Bogu. My nie możemy czuć się ludźmi ukończonymi, nawet od strony formacyjnej, czy od strony modlitewnej. To jest ciągła żywotna więź z Bogiem i Pan Bóg nas zawsze zaskakuje. Dlatego ja dziękuję Bogu za Was, za ludzi, którzy dzisiaj współtworzą i są odpowiedzialni na każdym odcinku tych właśnie dzieł, które są i które będą, bo ufam, że pomimo tych czy innych ataków, które czy prowokacji,
które powracają i oskarżają nas o łączenie tej polityki z religijnością, to jednak Duch Święty i właśnie ta droga Maryjna pomoże nam na tej drodze wyjaśnić. Niech Pan pomoże. Księża arcybiskupie, ksiądz arcybiskup wspomniał także świętego Jana Pawła II, bo w kontekście Radia Maryja po prostu trzeba wspomnieć tego wielkiego naszego rodaka, który spotykał się z rodziną Radia Maryja, z ojcami, z ojcem dyrektorem, szczególnie którego zawierzenie Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji wypowiadamy każdego dnia w czasie mszy świętej, który mówił: ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja. Jak ponieść dalej to dziedzictwo świętego Jana Pawła II, bo to jest chyba także pewien spadek i pewne zadanie dla rodziny Radia Maryja. Tak, oczywiście, ale pozwoli ojciec, że dotknę bardzo bolesnego dla mnie wywiadu, który wczoraj odczytałem na Wirtualnej Polsce, kiedy jeden z komentatorów, nie będę przywoływał nazwiska, który jest no niestety byłym duchownym, który mówi, że błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II to było raczej domniemane, a nie rzeczywiste. Przypisywanie tego rodzaju intencji Ojcu Świętemu, że był fałszywy względem właśnie poczynań Radia Maryja, no to jest naprawdę odwracanie tak w duchu Ewangelii, kiedy Chrystus czynił cuda, a mówiono, że czynił to mocą złego ducha. I dlatego na to nie możemy się zgodzić, żeby jakieś takie dobierane autorytety, które same odrzucają zasady Ewangelii, zdradzają zobowiązania, żeby one dzisiaj mogły kształtować nasze oblicze mediów katolickich i być, bym powiedział, takimi sędziami, że Radio Maryja nie ma żadnych podstaw do radowania, do jakiegoś jubileuszu, podzieli. Ja nie chciałbym w tym duchu prowadzić tego wywiadu dzisiejszego, ale uważam, że musimy się wiele modlić, żeby rzeczywiście Ojciec Święty Jan Paweł II już z wysokości nieba prostował nasze umysły, prostował nasze sumienia i drogi do spotkania wzajemnego i do budowania wspólnoty zarówno w Kościele, jak i w narodzie. I dlatego ta sprawa również, której służy Radio Maryja i Telewizja Trwam i sama szkoła również tej repolonizacji mediów, żeby to odzyskać, żeby na właściwe tory znowu powróciła, bym powiedział, nasza komunikacja międzyludzka. To na koniec, księże arcybiskupie, jakieś słowo poprosimy pasterskie do tych pielgrzymów, którzy już się szykują, którzy już przygotowują jakieś ciepłe ubrania, patrzą, czy mają to wszystko, co z sobą powinien pielgrzym zabrać, no nade wszystko łaskę uświęcającą, o to też prosimy, żeby pielgrzymi przybyli w stanie łaski uświęcającej, żeby brać udział w tym bardzo radosnym dziękczynieniu, jak mówi ojciec dyrektor, wielkie rzeczy nam Pan uczyni. Właśnie na ten wzrost łaski i wiary w sercach pojedynczych ludzi za chwilę będę błogosławił, ale proszę mi na koniec też pozwolić podziękować Bogu i Wam za to, że mogłem być na pielgrzymce ogólnonarodowej właśnie w Watykanie w czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI, którą po mszę świętą sprawował kardynał Tarcisio Bertone, a gdzie ja miałem łaskę głosić Słowo Boże. I tak powiem w duchu właśnie Benedykta XVI, który nam wtedy też błogosławił, że życzę wszystkim Polakom nowego pragnienia zaufania Bogu we wszystkim. Zawierzmy Bogu we wszystkim, co nas spotyka, a Maryja niech będzie nam najlepszą matką i opiekunką. I na to poprosimy o pasterskie błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z pomożeniem naszym w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać, księża arcybiskupie. Pozdrawiamy i też będziemy pamiętać modlitwie w tej łączności duchowej, która Częstochowę połączy jutro z Toruniem. Panem Bogiem, z Panem Ojcem. Bóg zapłać. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, był naszym gościem.
interesującego, na przykład gdyby... A tak śpiewaliśmy na 20 lat, od tego czasu już 5 lat minęło. Przyjrzenie się opinii absolwentów gimnazjum. Dlaczego tam poszukują ten typ szkoły w ogóle i ten czas, który spędzili w szkole, ten typ 3 lat? No to krytykują z tego tytułu, że na przykład to są, tak jak powiedziałem, powiedzmy zdania, które ja znalazłem różnego typu w wywiadach przeprowadzanych z absolwentami gimnazjum. Że gimnazjum było powtarzaniem szkoły podstawowej. To im się bardzo nie podobało. Nie były powtarzane treści. Tymczasem zakładamy, że gimnazjum będzie tym typem szkoły średniej, która no, przybliża absolwenta do gimnazjum do kształcenia na poziomie ogólnym. Tak, Na Kalaskowska ta nasza krowa, no jest, proszę Państwa, niby z Gdańska.